Pakiet onkologiczny, pakiet. Wynika, że w połowie skontrolowanych ośrodków nie było możliwości przeprowadzenia badań onkologicznych podczas operacji w innych szpitalach, z którymi rozpoczynano leczenie pacjentów bez przeprowadzenia konkretnych badań histopatologicznych. Stosunkowa terapia akustyczna z uszkodzi dziecka nożne, 13 metrów, ale też kupowała dwa porażki na własnym doliczku, czołgorowe, słuchawe, osteoceny, pierwszy metr, trzeci rundy w komplikacji rozwoju, zbierze się Legia Warszawa. Poprawę sytuacji zauważono w pierwszej połowie 2017 roku. Jak podaje jeden z dzienników, obecnie wydano około 520 tysięcy kartek diagnostyki i leczenia onkologicznego i wykonano ponad 100 tysięcy diagnostyk wstępnych. Tegoroczna nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych wprowadziła możliwość wystawienia karty także przez specjalistów. Wcześniej mogli to robić jedynie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. W Polsce liczba zachorowań na raka kształtuje się na poziomie 159 tysięcy rocznie. Około 96 tysięcy osób z tego powodu umiera. Jak najwięcej się nasłuchajcie Radia Gończyta, aby się nasycić. Jak najwięcej słuchaj naszego radia. Jak najwięcej słuchaj Radia Gończyta, aby się nasycić. Niektóre z jej zapisów są sprzeczne z podstawowymi prawami Unii Europejskiej, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Umowa stanęła pod znakiem zapytania już we wrześniu 2016 roku. Według Trybunału umowa Unia Europejska-Kanada jest zgodna z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z prawem do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz z prawem do ochrony danych osobowych, ale tylko pod pewnymi warunkami. Chodzi m.in. o jasne sformułowanie kategorii danych PNR, a także o wyłączenie z umowy danych szczególnie chronionych, wymieniane enumeratywnie poważnych przestępstw, do których umowa miałaby mieć zastosowanie. Chodzi także o wskazanie organu odpowiedzialnego za przetwarzanie tych danych. Dziś na północy Polski zachmurzenie duże i deszcz, na północnym wschodzie możliwe burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 19-21 stopni na zachodzie i północy kraju do 22-23 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany południowy i południowo-zachodni. Jedynie na Pomorzu Północnym w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 990 hektopaskali, ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat asy polskiego lotnictwa. Naszymi gośćmi będą panowie Ireneusz Oziębała, pilot, i Jerzy Makula, pilot, siedmiokrotny indywidualny mistrz świata w akrobacji szybowcowej. Początek spotkania na antenie telewizji Trwam o godzinie 18.15, w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Czas rozliczeń. W polskich sądach orzeka wciąż około 700 sędziów, którzy wydawali wyroki jeszcze w stanie wojennym. Wielu z nich sprawuje funkcje kierownicze, informuje nasz dziennik. Zaniedbana lustracja. Lustracja sędziów to konieczność. To, że się tak nie stało po 1989 roku, powoduje określone konsekwencje. Na przykład niektórzy sędziowie ze skazą komunizmu wciąż są wykładowcami na wydziałach prawa. Ale to pokazuje, proszę Państwa, że te wszystkie religie, które rzekomo w jakiegoś Boga wierzą, one nie mają żadnego wpływu na pokojowe usposobienie ludzi, że ludzie są agresywni, że wojny toczą, że wojny skończyć nie mogą. No to przecież nawet jakikolwiek gest
żeby zaprzestać. Przecież to życie każdego człowieka jest bardzo cenne, bo człowiek jest skarbem, jest cudem i po prostu jeżeli ten Putin nie ustaje, no to po prostu jest i psychiczny, ma raka na mózgu, ale w ogóle jak to rzutuje strasznie źle. Że jest niepoważny, ale w sensie poważnym, że człowiek niepoważny mógłby nawet przestać jakichś głupot i więcej robić, a on robi głupoty. Straszne głupoty, straszny horror. Współpracując z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, w dalszym ciągu prowadzi akcję Ocalić od Zapomnienia. Ja mówię tutaj o cerkwi prawosławnej, o baciuszkach. Przecież ja po prostu posiedziałam 5 minut, para 8, para 9 u mormonów i biegłam szybciutko do cerkwi śpiewać, bo ci mormoni nawet nie wiedzieli, że ja biegłam do cerkwi śpiewać. No ile 100 metrów dalej jest cerkiew, 150-200 metrów, biegiem na górę, na chór i śpiewam. Też o 10 rano w niedzielę. No ale widzicie Państwo, co tam się dzieje? Modlą się przy złocie, modlą się w złocie, piękne śpiewy, ale widzicie Państwo, co oprócz pięknego śpiewu cerkiewnego jest? Co jest? Wojna. Poza tym u tych prawosławnych zauważyłam też taką agresję, taką cięty język, no i w tych takich gestach, takich tych, że jeszcze parę minut i do wojny to prowadzi. Taka, no, nieciekawa sytuacja, także tylko Biblia, Pismo Święte, czytać, studiować, także jest reklama jw.org, dajemy Państwu. Teraz w internecie, może tego więcej, żebyście Państwo zobaczyli, jak ludzie potrafią w zgodzie żyć. Biały człowiek z czarnym, biała siostra z czarną siostrą, że tak powiem. Oczywiście ta czarna siostra, ona nie będzie obruszona, ona się nie obrazi na mnie, że ja powiem czarna, czy że ja Jehówka, tak powiedziałam. Też się nie obrażę, no bo po prostu tak niby w świecie mówią, ale wiadomo, o ludzi chodzi, którzy czytają Pismo Święte, którzy darzą szacunkiem Biblię, którzy do końca życia będą z Panem Bogiem Jahwe. A te wszystkie religie, no to warte są tyle co nic, Państwo zobaczą. Jeżeli Putin i cała ta Rosja zawiera w sobie cerkiew prawosławną, proszę Państwa, i tam jest ta wojna, to jak to świadczy? Bardzo źle świadczy. Pomimo, że ja śpiewam w cerkwi, pomimo, że ja mam oczy dookoła głowy, że widzę tu to, widzę tam, tamto, to Pana Boga nie ma tak naprawdę. Faryzeusze, Saduceusze. Tutaj jest bardzo dużo w tej serii audycji, komentarzy naszego radia Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, że wciąż temat faryzeuszy, saduceuszy jest aktualny, że ludzie lubią to, co ładne, ten pysiaczek świnki, jaki śliczny, jaki różowy, jaki ładny, świnka cipka, domyta, zadbana, wyperfumowana. No ale tu chodzi o charakter, tu chodzi o wiarę, tu chodzi o ducha, a świat na to już nie patrzy. I diabeł zapędził w kozi róg, proszę Państwa, że do serca ludziom, do środka jestestwa ludzkiego, człowieczeństwa jest bardzo daleko. Człowiek już nie wróci do serca. I dlatego widzicie Państwo, Putin się też rozpędził i cała cerkiew prawosławna przecież w Rosji co jest? Cerkiew prawosławna. Poza tym bardzo nieładnie, że Putin tam przeszkodził tym świadkom Jehowy, ale to przecież on nawet nie ma zielonego pojęcia, że prawdziwi chrześcijanie będą prześladowani w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. A nie wiem, czy tam, proszę Państwa, cerkiew się do tego nie przyczyniła jako piąta woda po kisielu, jako 100 lat za Murzynami, bo przecież tutaj i w Warszawie to samo było, na Chorzej była sala królestwa, Marian Charkowski pokazywał mi zdjęcia i mówił, że
Zaglęba i tych różnych, to w latach 50. Bracia też, proszę Państwa, do więzienia szli. Ale tutaj to, co było w Polsce, to też jeszcze było 100 lat za Murzynami, bo w Ameryce to było pierwsze. Unia, Liga Narodów i Kościół Katolicki, jak badacze Pisma Świętego w Ameryce powstali, to Kościół Katolicki bardzo się sprzeciwił. No i oczywiście, że Świadkowie Jehowy byli w więzieniu. Ale widzicie Państwo, Świadkowie Jehowy w Ameryce, jako w pierwszym kraju takim na świecie, wywalczyli sobie wolność. A to, co tu w Polsce, pół cerkwi w Warszawie, to, co tam, proszę Państwa, w tej Rosji, pełna cerkiew, to nic nie daje. To wszystko jest Pan Bóg z małej litery. Jezus powiedział do faryzeuszy i saduceuszy: waszym ojcem, waszym Bogiem jest diabeł, to znaczy waszym ojcem jest diabeł i wy chcecie pełnić pożądliwości ojca swego, który kłamcą jest, i teraz wojna hybrydowa, kłamstwo, oszustwo rozpętane, obrzydliwe oszustwo, że na czarne mówi się białe, na białe mówi się czarne. Co nie jest zgodne z tą poprawnością polityczną, jest piętnowane przez te lewicowo-liberalne elity unijne, ale też elity tamtych państw. No i mamy do czynienia w kontekście obecnego kryzysu w Polsce, no bo trzeba jasno powiedzieć, że cała ta sytuacja wokół reformy sądownictwa no, zaowocowała poważnym kryzysem politycznym w naszym kraju. Że mamy do czynienia z bezprecedensowym naciskiem. No, w ubiegłym tygodniu pan Timmermans groził Polsce. Mieliśmy wypowiedzi innych komisarzy i rozważania na temat ewentualności nawet jakichś sankcji finansowych. Potem wreszcie mieliśmy skandaliczny list Donalda Tuska, oświadczenie w ubiegłym tygodniu. No, wprost ignorujący jego kolejne wypowiedzi w sytuację wewnętrzną Polski. Mamy wreszcie do czynienia z działaniami właściwie już otwartymi międzynarodowego spekulanta, finansisty, globalisty George'a Sorosa, który poprzez... Radio Conchita, słuchajmy Radio Conchita, proszę Państwa, wyłączymy reklamy na chwilę z Radio Tok FM. Po co oni tutaj mają naszym kosztem zarabiać dla siebie na reklamie? Niech się wypchają. Przez te instytucje no, walczy o kształt życia publicznego w Polsce. I dlatego uważamy, że trzeba bardzo jasno... Bardzo dużo w Sejmie było, proszę Państwa, że że nie podpisał Duda, Zakała, że nie podpisała, no to, proszę Państwa, będzie i tak to większość przegłosuje. Także albo będzie musiał podpisać, także będzie musiała przejść ta ustawa. Dlaczego? Dlatego, że dużo złodziejstwa było i ludzie, którzy oponują, to popierają złodziei. To tak samo, jakby popierali pijaków. Mi powiedziała psycholożka, bo myśmy mieli w rodzinie pijaka, brata, i ona mówi, że Elżbieto, jeżeli ty dajesz nawet złotówkę dla pijaka, to nie to, że ty tracisz tę złotówkę, ale to, że ty wspierasz pijaństwo. Tak samo tutaj, jeżeli wy popieracie w jakikolwiek sposób, czy przez złotówkę, czy przez pięć, czy przez słowo, to wy wspieracie, popieracie złodziejstwo. No to jak ty się nie wstydzisz jako człowiek wierzący w Boga, albo udający, że wierzący w Boga, najwięcej jest tych oczywiście, którzy udają, bo tutaj tej prawdziwej wiary jakby nie ma. Mówię, że nie ma tu ani prawosławnych, ani Świadków Jehowy, ani Mormonów, ani Ewangelików. Byli, tu wszystko było, bo tu w reklamie mówi: mamo, wszystko jest, przyjeżdżajcie. No to i, ale nie ma. Było. Także mama, ta prawosławna, Świadkowie Jehowy z Anglii, Ameryki, Białystok nie przyjadą tutaj, chyba że tylko pogłosić. A czy będą słuchać, czy nie, bo to
metodą przekory, te będą wiedzieć, że prorok był wśród nich. Polska klasa polityczna pokazywała klasę albo jakiś elementarny patriotyzm, lojalność wobec państwa. Tak, proszę ojca, to jest kolejny wątek. No, to jest kolejny wątek, który mówi nam o tym, że w momencie kryzysu politycznego ze zdwojoną siłą ujawiają się po prostu ludzie i ośrodki, które są piątą kolumną w Polsce. Tak to trzeba określić. Piąta kolumna, która swoją lojalność, która swoją mentalną, polityczną i duchową ojczyznę i swoją mentalną, duchową, polityczną stolicę nie stuje w Warszawie, tylko stuje właśnie w Brukseli. I mamy na to dziesiątki dowodów, które wzmagają się właśnie w ostatnim czasie. No te karygodne wyczyny pana Ryszarda Petru, pana Grzegorza Schetyny, liderów tej liberalnej części opozycji, czy no, pamiętajmy chociażby o tym skandalicznym, absolutnie podłym liście, który wystosował Ryszard Schneff, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu. No to jest po prostu zdrada. To jest po prostu zdrada. Ja chciałem też powiedzieć, że my jako Ruch Narodowy nie we wszystkim popieramy Prawo i Sprawiedliwość. Jest bardzo wiele momentów, w którym spieramy się o to, jak powinien wyglądać kształt polskiego życia publicznego. Mamy też swoje krytyczne uwagi co do projektu reformy sądownictwa. Mamy swój projekt reformy sądownictwa. Niemniej jednak wyznajemy taką zasadę, że polskie spory rozwiązujemy w Polsce. No nie może być takiej sytuacji, gdzie otwarcie nawołuje się do ingerencji w naszą wewnętrzną życie publiczne i stanowienie prawa. Stanowienie prawa jest jednym z podstawowych atrybutów suwerenności państwa. Jeśli dzisiaj pan Timmermans mówi, bo jesteśmy też po kolejnej rundzie obrad Komisji Europejskiej, pan Timmermans dzisiaj mówi, że Polska ma miesiąc na uporządkowanie tych spraw. No, mój Boże, ja odpowiadam, my odpowiadamy jako narodowcy, pan Timmermans ma tydzień na to, żeby wycofać swój nos z polskich spraw. No, naprawdę. Ta sprawa reformy sądownictwa pokazuje, jak bardzo głębokie jest przeświadczenie władz Unii Europejskiej o tym, że mogą ingerować bardzo, bardzo daleko w życie wewnętrzne państw członkowskich. I chciałem powiedzieć, że nie tylko Polska jest tutaj na celowniku. Pamiętamy przecież jeszcze przed kilkunastu lat a wybory w Austrii, które poszły nie po myśli eurokratów. I po tych wyborach mieliśmy atak na Austrię. Mieliśmy w ostatnich latach atak na Węgry. No i teraz oczywiście to jest krzepiące, że Węgrzy rzeczywiście i proszę zwrócić uwagę, jak bardzo symboliczne. W ubiegłym tygodniu, w tym samym dniu, w którym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier oświadczyło, że stoi solidarnie przy Polsce i będzie sprzeciwiało się jakimkolwiek sankcjom, nakładaniu sankcji na Polskę, w tym samym dniu wyszło też oświadczenie Donalda Tuska. Wprost przeciwne. Oświadczenie, które atakowało Polskę za podejmowanie suwerennych decyzji. Ja powtarzam, ja ostatecznie w głosowaniu tym nad reformą sądownictwa miałem wiele uwag krytycznych co do trybu postępowania w Sejmie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wstrzymałem się od głosu. Nie głosowałem przeciw, bo to by było głosowanie przeciwko, co do zasady słusznym postulatom, ale wstrzymałem się od głosu, bo nie podobało mi się, w jaki sposób to było procedowane. Ale to, co robi Tusk, to co robi ta międzynarodówka kosmopolityczna, no jest, wymaga zdecydowanej reakcji. Donald Tusk też udzielił długiego wywiadu TVN24, w którym mówił, że na ulicę wyszło samo dobro. Czy pan, panie pośle, przypomina sobie, że kiedyś Donald Tusk określił tak choćby patriotów biorących udział w marszach niepodległości? Nie, proszę ojca, nie tylko, że nie określił tak patriotów biorących udział w marszu niepodległości, ale
My mamy doświadczenie tylko z marszów niepodległości corocznych, czyli Platformy Obywatelskiej co roku właściwie pacyfikowanych i próby rozbijania jej przez policję tych marszów niepodległości. Ale mamy też doświadczenie manifestacji z tych politycznych. W 2014 roku, proszę ojca, po aferze taśmowej. Wyszliśmy wtedy na ulicę, wyprowadziliśmy ludzi na ulicę dzień po wybuchu afery taśmowej spod kancelarii premiera pod Sejm na Wiejskiej. W to samo miejsce, gdzie dzisiaj KOD, Platforma Nowoczesna i reszta tej całej ekipy protestuje i manifestuje. I proszę ojca, to były pokojowe manifestacje, zarówno w niedzielę po wybuchu afery taśmowej, jak i w poniedziałek. Proszę wyobrazić, że pierwszego dnia pod Sejmem poszły w ruch pałki, gaz. Ja za tą manifestację miałem dwa procesy wytoczone, a drugiego dnia, kiedy szliśmy spod Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wtedy rządzonego przez Bartłomieja Sienkiewicza, niesławnego Bartłomieja Sienkiewicza, który bardzo politycznie pełnił swój urząd jako nadzorca między innymi policji, kiedy szliśmy, to znowu nasza pokojowa manifestacja została zaatakowana przez policję, ewidentnie na polityczne zamówienie. No i szereg osób, między innymi ja, i kolega Krzysztof Bosak, trafiliśmy po prostu na tak zwany dołek, czyli spędziliśmy w areszcie całą noc, bo próbowano nam wytoczyć sfingowane procesy 24-godzinne. Taka była rzeczywistość państwa polskiego i używania służb policji za czasów Platformy Obywatelskiej. I to było właśnie za rządów Donalda Tuska. Donalda Tuska, który, przypomnijmy też, dzisiaj pełniąc rolę przewodniczącego Rady Europejskiej, która to rola politycznie, przepraszam, ale to jest po prostu nic innego jak bycie kamerdynerem u Angeli Merkel, ale pełni tą funkcję i on teraz pełniąc tą funkcję, wykorzystując tą funkcję, będzie pouczał Polaków w sytuacji, kiedy kilka lat temu zrezygnował z funkcji premiera Polski dla kilkunastokrotnie lepiej płatnej posady w Brukseli. Jeśli ktoś dokonuje takiej wolty, to naprawdę powinien, jak to swego czasu powiedział Jacques Chirac, powinien skorzystać z okazji, żeby milczeć, żeby nie zabierać głosu i nie próbować ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. Jest to wszystko, biorąc jako całość, naprawdę oburzające, naprawdę niepokojące i dlatego dzisiaj o 17 na ulicy Jasnej się zbieramy i apelujemy jako środowiska narodowe do wszystkich Polaków, patriotów, do wszystkich ludzi ceniących sobie suwerenność, żeby przy każdej takiej okazji po prostu jasno i zdecydowanie reagować. Mamy teraz do czynienia, jesteśmy w takim momencie, w którym w Unii Europejskiej następują pewne procesy, następują zmiany. Jeśli teraz nie będziemy bardzo jasno optować przy suwerenności, jeśli teraz nie będziemy bardzo jasno przeciwstawiać się dążeniom Brukseli do tego, by poszczególne państwa zmieniać w prowincje podległe brukselskiej centrali, to naprawdę obudzimy się za parę lat w bardzo nieciekawej sytuacji. Obudzimy się znowu na stulecie niepodległości, znowu z koniecznością walki o niepodległość, może nie tak jak 100 lat temu, ale też w bardzo radykalny sposób. Nie dopuśćmy do tego i dlatego dzisiaj Ruch Narodowy i pozostałe środowiska narodowe spotykamy się na ulicy Jasnej w Warszawie. Panie pośle, jeszcze jedna sprawa tylko w tym kontekście. Wydaje się, że bardzo aktywna na polu wtrącania się w polskie sprawy jest prasa niemiecka i coraz częściej niemieccy politycy, minister spraw zagranicznych, minister spraw wewnętrznych, ale też ciekawy przykład niemieckiej telewizji publicznej ZDF, która oświadczyła wczoraj, że wielokrotnie przepraszała w eksponowanym miejscu za użycie błędnego sformułowania polskie obozy i już nie zamierza za to przepraszać. To znaczy, innymi słowy można by powiedzieć, będziemy to publikować, bo już wielokrotnie przecież za to przepraszaliśmy, ale ciekawe jest też uzasadnienie apelacyjne
pisze, że od 2015 roku w Polsce władzę sprawuje konserwatywny rząd, który, tu cytat, funkcjonuje pod hasłem aktywnej polityki historycznej ukierunkowanej... Także na bardzo ciekawe to wszystko jest, proszę Państwa, że SOK, proszę bardzo, więcej do nas, będzie więcej koło nas, będzie dużo jeszcze więcej, gdy nadaje nasze radio Conchita. Proszę mieć kontakt z nami. Przepraszać nie będą, publikować będą dalej o polskich obozach zagłady. No i co? No i dopóki w Polsce nie rządziła Zjednoczona Prawica, to takie wyroki, że oni mają za coś przepraszać, nie zapadały, a teraz zapadają, to znaczy... To będzie więcej, to proszę Państwa. To są też powtórki, też można wielokrotnie jest to powtarzać i będzie jeszcze dłuższa ta audycja, ta przemowa, ta rozmowa. Że instytucje państwa niemieckiego, w tym telewizja publiczna, no działają po prostu w nakreślonym przez polityków, nakreślonym przez władzę interesie państwa niemieckiego.